Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony. Słuchajcie, Expo 2014 właśnie się rozpoczęło. Tutaj widzicie konferencję Microsoftu, więc naprawdę jest co oglądać. Jak widzicie, tutaj jest taka lista konferencji. Teraz leci Microsoft, później Electronic Arts, Ubisoft, Sony, Nintendo itd., itd. Nintendo już 10, czyli dopiero 10, czyli jutro. I naprawdę wiele informacji, na przykład Titanfall 2 jest stworzony, Epic, Metal Gear Solid 5, trailer został upubliczniony, plakat Assassin's Creed Unity, gdzie są 4 postacie i dlaczego, o co chodzi, więc wiele informacji wychodzi, bombarduje nas ostro. No ale to jest takie święto graczy, jeżeli będzie coś ciekawego, to ja wrzucam na Facebooka, oczywiście będę się przyglądał, no i liczymy naprawdę na jakieś wielkie wow, big wow. I słuchajcie, jeżeli chodzi o mój kanał, to jeszcze chciałbym wam powiedzieć o jednej rzeczy, że zrobiłem sobie przerwę od Diablo 3 do momentu, kiedy wyjdzie patch 2.1, czyli ladery. Trochę oddechu muszę złapać, 2 lata z Diablo 3 wystarczająco. Chwilę oddechu, później będzie patch, lecimy ostro ladery i poznajemy nowe legendy itd., itd. I też również chcę skierować moją uwagę, większą moją uwagę na streamy, jak również na stare serie, które miałem na kanale. I przyjdzie nowa seria, bardzo ciekawa, ale to was zaskoczy i po prostu wrzucę na kanał, jak będzie już wszystko gotowe. No i idziemy bardziej na... Naprawdę chciałbym iść bardziej na jakość niż na ilość, jeżeli chodzi o filmy, więc trochę zmniejszy częstotliwość wychodzenia filmów, ale jak będą już wychodziły, to będą już tak naprawdę fajnie dopracowane i będzie co oglądać. Chciałbym, żeby to tak wyglądało, no ale czasami się nie da, jak wiecie, żeby zrobić na przykład film na premierę. Marzy mi się, żeby kiedyś zrobić kanał o grach na premierę, to trzeba mieć te gry wszystkie na premierę. Czasami się to nie udaje i trzeba wyłożyć swoje środki, masakrycznie dużo pieniędzy by na to poszło i na razie nie jestem w ogóle w stanie zrobić czegoś takiego, więc próbuję tak mniej więcej pomiędzy tymi grami lawirować, żeby to wszystko jeszcze hulało. Skupić się na grach jednak free to play, ponieważ to jest na pewno masa kasy za jedną grę, chcą naprawdę ze 100 i to jest ciężka sprawa. Oczywiście czasami można się dogadać z twórcami wcześniej, żeby przysłali jakąś kopię, ale wiecie jak to jest, kanał nie jest duży, a człowiek by chciał, ale się nie da. Nie da się i trzeba zrobić tak, żeby się dało. Więc będziemy kombinować, będziemy szli po prostu tak cały czas do przodu i cały czas będziemy się rozwijać, bo jeżeli byście zobaczyli na filmy, które powstały rok temu, to byście się za głowę złapali. Teraz jest troszkę inaczej, progres widać, mam nadzieję, że będziemy utrzymywali stałe tempo i się rozwijali do przodu. Mam nadzieję. Ja tymczasem idę biegać wśród dzików, mam naprawdę zajebistą ścieżkę, ale wieczorem jak tam biegnę, to po prostu latają tylko takie małe dziki, wiesz, dookoła mnie, nie, później lochak przebiega, tego jest czasami sporo. Czasami się aż przestraszyłem, wbiegłem w coś i nagle zaczęło wszystko biegać dookoła mnie, nie? Więc jest to ciekawie. Zresztą pokażę wam taki malutki fragment, który akurat mi się udało nagrać, bo akurat miałem przy sobie kamerkę. I zobaczcie sami zresztą. I żegnam się z wami, na razie trzymajcie się do następnego filmu i do streama. Streamuję na ostro gier. Na razie, hej! Patrzcie, nic nie ma niby, nie? Nic nie ma. Jesteście tego pewni, że tu nic nie ma? Patrzcie tu. Holy shit. A to jest druga. Taka mniej chętna do rozmowy. Tak więc nie biegniemy, nie robimy dużo szumu. Czad.